Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niedziela dzisiaj zachwyca tutaj swoją aurą i jest ciepło, takie to ciepło jest umiarkowane. Chmury póki co chodzą gdzieś tam bokami, nie ma żadnych widoków na deszcz, no i pogoda jest całkowicie odmienna niż w ostatnich dniach. Na termometrze teraz w chwili obecnej jest, sprawdzam dobrze i dokładnie, jest 31 stopni, powiewa chłodny wiatr. Wczoraj też jak nagrywałam odcinek, patrzę na termometr, jak byk, termometr pokazuje stopni 15, a ja ślepak jeden wciskam, że jest 25 stopni i jeszcze taka zdziwiona, dlaczego mi jest tak zimno, nie? 25 stopni, a na termometrze 15. No niestety, tak to jest, że popełniam gafy, niedowidzę okularów, jak sobie nie zmienię, no to później jest tak, jak jest. No jest przynajmniej wesoło. Jest dzień wolny, a mimo to nie potrafię usiedzieć na tyłku i już mnie nosi. Podjadę sobie teraz na pola, na te, na których mamy posiane zboża. Pokażę Wam, jak one wyglądają, jak w ogóle wyglądają zboża tutaj w naszym rejonie i inne rośliny, które tutaj rolnicy wysiewają. Zobaczymy, ile jeszcze zostało czasu do żniw, czy one już są dojrzałe, czy jeszcze troszeczkę im brakuje. No i przede wszystkim chcę naciąć sobie już kłosów, bo zamierzam robić różnego rodzaju kwiaty właśnie z kłosów zbóż, ozdoby. Odcinek z tego też będzie. Pokażę Wam, jak to można zrobić w prosty sposób, jak to efektownie wygląda i przede wszystkim, co można tymi wykonanymi kwiatami ze zbóż udekorować, ustroić, do czego można je przeznaczyć. No i też powiem trochę o zasadach odnośnie właśnie wykorzystywania kłosów zbóż do danego celu. Jedziemy na pole. Pola mamy na wsi położonej 8 km stąd w Boleszkowicach. No i tej strony Namyślina chyba Wam jeszcze nie pokazywałam. Namyślin w ogóle jest ładną miejscowością położoną wśród setek hektarów lasów, co już bardzo często podkreślam na moich odcinkach. Tereny są naprawdę ładne. Rowerzyści sobie jadą. Kolejny amator czynnego spędzania wolnego czasu. W tych lasach jest bardzo dużo konwali, całe połacie konwaliowe. No i jak one tutaj zaczną kwitnąć, jak się jedzie rowerem, to jest taki oszałamiający zapach, że aż dech zapiera. A oprócz konwali, wiecie co, tutaj jest bardzo dużo jagodzin. Tutaj są naprawdę ogromne połacie jagód, ale w tym roku nie ma ich. Mimo że tego deszczu troszeczkę było, to jednak one z wiosny omarzły. Później w tym takim ważnym momencie tej wody im brakło, bo tutaj ostatnie lata była susza. No i tych jagód też nie było. Janosik jest takim miejscem w środku lasu pomiędzy Namyślinem a Boleszkowicami. Dlaczego nosi taką nazwę? Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale tutaj wszyscy właśnie mówią, gdzie jedziesz, do Janosika, gdzie się spotkamy, koło Janosika. I tutaj kiedyś był taki drewniany domek, później został on rozebrany i teraz tam są takie wiaty, stoły, ławki, można posiedzieć, jest miejsce na ognisko. No i jeżeli ktoś ma ochotę spędzić tak sobie tutaj fajnie czas na łonie natury z dala od wsi, od miast, to przyjeżdżają ludzie tutaj. Jeżeli dostaną pozwolenie, to robią sobie tutaj ognisko, grilla. No i już tutaj w oddali majaczą pierwsze pola boleszkowickie. Boleszkowice jest taką miejscowością, no dosyć sporą. Jest naszą gminą, jest tutaj również parafia. I tak naprawdę ta
tak jak nasza wieś leży w środku lasu, tych pól nie ma, bo to za czasów niemieckich nie była wieś typowo rolnicza, a raczej taka, ludzie pracowali w lesie, gdzieś zatrudniali się do rybołówstwa, tak Boleszkowice już były wsią typowo rolniczą. Tu wokoło są setki, tysiące hektarów pól. I tutaj, w przeciwieństwie do naszych ziem, gdzie są piachy klasy 5, 6, tutaj klasa już jest naprawdę dobra. Jest 4, 3, gliniasta i plony tutaj są zdecydowanie lepsze jak u nas, ale i warunki uprawiania są ciężkie. No, kto zna ziemię gliniastą, no to wie, jak się na niej pracuje. Tak samo i tutaj tym rolnikom, no, lekko nie jest. Niebo dzisiaj jest przepiękne, fantastyczne chmury. Uwielbiam właśnie takie obłoki, gdzie one tworzą fikuśne kształty. No i na tle tych obłoków wyłania się wieża kościoła. Kościół tutaj też jest piękny, w takim samym stylu jak ten nasz w Namyślinie. Skromniutki w środku, gustowny, zdecydowanie większy. Może kiedyś zrobię taki odcinek i powiem tutaj historię również tego kościoła, trochę historię Boleszkowic, bo jest ona naprawdę bardzo ciekawa na przestrzeni wieków. Boleszkowice częściowo są taką miejscowością, która kojarzy mi się z farmami amerykańskimi, bo tutaj Niemcy, jak budowali swoje domostwa, to budowali je jedno od drugiego w takiej odległości pół kilometra, kilometr, kilkaset metrów i one, te domostwa, były okalane polami. Stały na polach, tak jak właśnie farmy amerykańskie. Częściowo, bo wieś Boleszkowice jest już ścisłą zabudową, ale tutaj w polach jest dużo właśnie takich gospodarstw, które są porozrzucane. I jest to wieś, tak jak mówiłam, typowo rolnicza. W tych terenach na polach uprawia się w przewadze rzepak, zboża. Też uprawiany jest łubin, groch, facelia, kukurydzę. Rolnicy sieją, ale zdecydowana większość to są właśnie zboża i rzepak. Nasze zboże. Tutaj mamy 5 hektarów pszenżyta. Słoma jest już od góry dojrzała, bo ładnie strzela ziarko. Zaraz tutaj sprawdzimy. Brakuje mu jeszcze ze 2 dni takiej pogody jak dzisiaj, żeby były przebłyski słońca i wiatr, bo samo słońce wbrew pozorom nie dosusza idealnie zboża. Może być słońce, ale jak nie będzie wiatru, to będzie stało, będzie tak troszeczkę kisło i ten proces dojrzewania będzie zdecydowanie wolniejszy, a jak jest wiatr, to on tutaj muska te kłosy, robi wentylację, rusza tymi kłosami i przyspiesza to właśnie dojrzewanie ziarna. Teraz tutaj słychać takie delikatne strzelanie, to znaczy, że ziarenka dojrzewają. One, jak już są w fazie takiego intensywnego dojrzewania do zbioru, tuż przed zbiorem, to one delikatnie strzelają, jak jest oczywiście słońce i wiatr. I tutaj to teraz słychać. Lubię tak stać i patrzeć, jak to zboże się kołysze na wietrze, zwłaszcza jak te kłosy nie są jeszcze takie skulone, tylko stoją prosto, wtedy tak ładnie te łany się kołyszą jak fale na morzu. No i to zboże, tak jak widzicie, jest pokulone. Często jak jedziecie, możecie zaobserwować, zboże stoi, ale z czasem, jak ono dojrzewa i przygotowuje się już do żniw, im bliżej do zbioru, tym bardziej ono kuli kłos. To właśnie znaczy, że ono już jest w fazie bardzo dojrzałej, no i tylko czekać, żeby nasionko doschło, dojrzało i wtedy można już ruszać ze żniwami. Zapach takiego zboża też jest wyjątkowy. Taki ma
specyficzny aromat. I tutaj teraz po deszczu, jak po kilku dniach słonecznych, po kilku dniach ładnej pogody przejdzie taki delikatny deszczyk na zboże, które już dojrzewa, zapach jest niesamowity i unosi się taki delikatny aromat świeżo wypiekanego chleba. To jest po prostu coś niesamowitego i podejrzewam, ktoś, kto miał z tym kontakt, większość z Was, to wiecie, o czym ja tutaj teraz mówię. To jest coś niepowtarzalnego, być wtedy wśród zbóż, wśród pól, gdzie na tych polach rośnie właśnie chleb. Po drugiej stronie drogi jest pszenica sąsiada, też już ładnie skulona, dojrzewa, no i czeka tylko na 2-3 dni pogody i ruszą tutaj kombajny do zbierania tego zboża, tego ziarna. No i tutaj pozwoliłam sobie od sąsiada urwać jeden kłos pszenicy, żeby pokazać Wam, jak wygląda pszenica i pszenżyto, jakie są różnice. Zobaczcie, ten kłos nie ma takich wystających ości, ten ma. I to jest pszenica, to jest pszenżyto. I pszenżyto jest takim zbożem pośrodku pszenicą, a żytem. Dlatego nazywa się pszenżyto, bo kolor ziarka ma zbliżony do koloru pszenicy, ale kształt ziarka jest zbliżony do kształtu żyta. Ale żem se wzięła sprzęt do żęcia. Żąć zboże, bo ścinanie zboża ręcznie nazywa się żęciem, żąć zboże, powinno się sierpem. I taki u nas w domu też jest jeszcze po dziadku, tatowy, stary sierp z taką drewnianą, starą rączką. No i 2 lata temu z mamą, jak robiłyśmy porządki, gdzieś go położyłyśmy z takim tekstem, słuchaj, jedna do drugiej, słuchaj, kładę go tutaj, żebyśmy pamiętały, że on tutaj jest. Tak, tak, będziemy pamiętały. No i niestety do dzisiaj żeśmy go nie znalazły, nie wiemy, gdzie on jest. Znajdzie się, jak nie będzie potrzeba. Dzisiaj chcę naciąć tutaj tych kłosów, no i muszę się posiłkować nożem. Kiedyś, jak były żniwa, jak się zaczynały żniwa, to były całkiem inne czasy i w ogóle w zamierzchłych czasach robiono to sierpem. Później weszły kosy, nastały pierwsze takie prymitywne osy, które ścinały to zboże. Później już były snopowiązałki. Ja właśnie taką snopowiązałkę u nas już pamiętam. Pamiętam młocarnię i pamiętam żniwa, jak się zaczynały. Jeżeli już przychodził czas zbioru tutaj do kombajnu, musimy czekać, aż to zboże będzie w pełni dojrzałe. Do snopowiązałki mogło być takie na pół. Ta wilgotność mogła być zdecydowanie większa, bo kosiło się go zdecydowanie wcześniej, ustawiało się snopki w mędle, czy jak to się różnie u Was nazywało, bo już żeście mi w komentarzach pisali i ono dosychało i tak jak teraz do kombajnu musi być idealnie suche, bo spleśnieje, tak do snopowiązałki nie mogło być idealnie suche, bo by ziarnko wyleciało, bo to jednak było tam, przechodziło przez taśmy, przechodziło przez ten zespół wiążący i takie zboże gubiłoby ziarno, więc kosiło się go tak na tydzień, dwa przed całkowitą dojrzałością ziarna i ono stało sobie później w szorach na polu, w tych właśnie poskładanych kupach i dosychało. Później już przyjeżdżało się wozami drabiniakami, bo tak się ten wóz nazywał, on przeważnie był taki troszeczkę pod skosem w delikatną fałkę i tam układało się snopki zawsze ziarkiem do zewnątrz, a tym tutaj słomą do środka. No i na wierzchu już jak ta fura była nałożona, układało się kolejny taki pojedynczy pas, przykrywało się drągiem, pawąs on się nazywał i dociskało sznurami po to, żeby one w transporcie się nie rozjechały. I pamiętam żniwa, jak one się zaczynały, jak tato z dziadkiem przychodzili na pole i zawsze
pierwszą garść zboża ścinali sierpem, przynosili ją do domu i przeważnie albo stawiali przy obrazie Matki Boskiej, albo wkładali tą garść zboża za obraz Matki Boskiej. I później, jak już przychodził dzień żniw, dzień koszenia snopowiązałką, to ubierali się na biało, wyjeżdżali na pole, przeżegnali się, zmówili modlitwę Ojcze Nasz i dziadek brał kosę i obkaszał kosą, bo tak jak widzicie tutaj, pola, miedze, kiedyś były jeszcze miedze, dzisiaj te miedze są umowne, każdy wie, gdzie ta granica jest, ale była miedza i mimo wszystko, jak ciągnik jechał, to zajechałby pierwszym razem część zboża, nie mogło być zmarnowane ani jedno kłusko, więc dziadziuś brał kosę i szedł i pierwszy szor obkaszał do snopowiązałki, tak żeby ciągnik jechał po skoszonym ściernisku i już, a snopowiązałka jechała i kosiła. Pamiętam, jaka to była bardzo ciężka praca. Pracowało się całą rodziną i nie było, że mamo, ja nie mam sił, mamo, ja nie pójdę, mamo, jest mi gorąco. Nawet żeśmy się nie odważyli powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni, że nas coś boli, bo to było niedopuszczalne. Dzieci miały posłuch, pracowały równo z rodzicami i tak naprawdę to było integrujące. Rodzina się wspierała, rodzina się szanowała, razem przeżywała wzloty, upadki, razem cieszyła się z tego, że ten plon jest, że chleba na stole nie braknie. I ja te czasy również pamiętam. Wy na pewno też. Też wielu z Was pracowało przy żniwach, pracowało przy pozyskiwaniu ziarna. I to był tak naprawdę bardzo ciężki czas, który wspominamy dzisiaj z rozrzewnieniem, ale i piękny czas. Ludzie się przede wszystkim szanowali, tworzyli taką jedność, byli zintegrowani. Pracowali wszyscy razem. Dzisiaj się szło do jednego na pole, drugiego dnia szło się do drugiego człowieka na pole, żeby wszyscy zdążyli ten chleb zebrać, bo to jest chleb. I tutaj nie ma, że jest niedziela, że jest święto, ja nie pójdę, bo chcę mi się odpocząć, bo jestem zmęczony. Jeżeli przychodzi pogoda, zboże jest dojrzałe, nie patrzy się na nic, mówi się modlitwę, człowiek się pomodli, zje śniadanie, weźmie butelkę wody i idzie do pracy, bo to jest chleb. Jeżeli odpuścimy tą niedzielę, bo nam się nie chce, bo to czy tamto, w poniedziałek już możemy nie mieć co zebrać, bo przyjdzie grad, przyjdzie deszcz i no takie są warunki w rolnictwie. Trzeba pracować, są prace, które nie poczekają, tak jak właśnie żniwa czy wykopki. Inne prace można sobie naprawdę odpuścić i darować, ale nie żniwa, bo to jest chleb. To jest chleb, który nas żywi. I dzisiaj no, różnie się do tego podchodzi. Różne osoby różnie podchodzą. Rolnicy pracują, ale kiedyś to była świętość. To była świętość. Chleb był świętością. Szanowano się, szanowano go. Tak samo jak moja babcia opowiada, przed wojną, jak ona była dzieckiem, to ludzie, jeżeli ktoś miał zboże, kosił, jakieś tam kłusko zostawało, kto był biedniejszy, kto nie miał tego pola, cierpiał głód, przychodził do gospodarza i pytał się, słuchaj, czy ja mogę iść te kłuska pozbierać. Nazbierał sobie wiaderko kłusków, miał już kilka kilogramów zboża, miał zapewniony tydzień pieczenia chleba, tydzień zrobienia placków. Zboże się szanowało. Kochani, to jest najwyższa wartość. I jeżeli tego nam braknie w kraju, to niestety jesteśmy nikim, bo jest taka zasada, jak najprościej unicestwić naród. Głodem. Ludzie kiedyś mieli ogromny szacunek do ziemi, do pola, a przede wszystkim do zboża i do chleba. Chleb był świętością,
przed rozkrojeniem jego, całowało się go, robiło się znak krzyża, a dzisiaj tak naprawdę nie szanujemy chleba. I często słyszę zdania, bo mamy biedę w kraju, jest głód, jest niedostatek. Powiem Wam tak uczciwie, że dopóki chleb leży na śmietniku i nie ma poszanowania dla chleba, to nie ma głodu. Kiedyś był zjadany chleb do ostatniego okruszka. Nie mogło się nic zmarnować. Jakby ktoś wyrzucił kromkę chleba do śmietnika, to rodzice z tyłka nogi by poprzewracali. A dzisiaj, no niestety, w większości przypadków chleb kupiony dzisiaj i jutro już nie jest zjedzony, bo jest nieświeży. Taki chleb się wyrzuca. To samo jest z pieczywem typu ciasto, drożdżówki, bułki, bo to jest nieświeże. Co to znaczy jest nieświeże? Ja tego nie pojmuję. Idziemy do sklepu. Często jestem świadkiem, jak ludzie w moim wieku, starsi, młodsi, przebierają w pieczywie. To mi się nie podoba. To za twarde. To za mało wypieczone, to za mało kruszonki ma, tutaj jest za mało owoca, to jest za blade. Ludzie! Tak jak moja mama w którymś odcinku powiedziała, w dupach się poprzebracało z dobrobytu. Za dobrze jest, za dużo jeszcze w kraju mamy, bo skoro my przebieramy w chlebie, to naprawdę nie ma głodu. Nie ma poszanowania dla tego chleba i oby tego zboża, tego produktu do wyprodukowania naszego polskiego chleba nigdy w naszym kraju nie brakło. Żeby nie brakło w naszych domach chleba, bo to jest największa tragedia. Dzisiaj ludzie się zamartwiają, bo ja nie mam na wczasy, bo ja muszę zrobić super makijaż, bo ja muszę się elegancko ubrać. Po co to wszystko? Dokąd to pędzi? Jeżeli braknie Wam tego, to na nic się zda makijaż, na nic się zdadzą wczasy, bo pieniędzy jeść, kochani, nie będziecie. Niestety, może jest to teraz brutalne, ale nie ma w kraju poszanowania dla chleba. Nie ma poszanowania. I dopóki to poszanowanie nie wróci, nie będzie dobrze. Nie ma poszanowania dla drugiego człowieka. Nie ma poszanowania dla jego pracy, dla jego spracowanych rąk. Wiem, że się powtarzam, ale dopóki nie będzie szacunku dla chleba, dla pola i dla starszych osób, to niestety nie będzie w tym kraju dobrze ani na świecie, bo dzisiaj to woła o pomstę do nieba, żeby chleb leżał na śmietniku. I kiedyś tak było, że najwyższą wartość dla człowieka miał Bóg, rodzina, drugi człowiek, sąsiedzi, najbliżsi, pomoc drugiemu człowiekowi. To stało na czele, to było priorytetem. Uczono dzieci, przekazywano to z pokolenia na pokolenie, wpajano jak taki amen w pacierzu i każdy tego przestrzegał. Ludzie wychowywali się często w jednej, dwóch maksymalnie izbach, ale byli razem, tworzyli jedność. Byli dziadkowie, rodzice, dzieci. Było tak naprawdę trzy pokolenia w domu. Jedno drugiego słuchało, jedno od drugiego czerpało. A najstarszy Nestor rodu był świętością. On miał posłuch, on miał takie zdanie decydujące, no i nie wychodziło to nikomu na złe. Wszyscy tego się trzymali, przestrzegali tego, a dzisiaj niestety zasady zostały całkowicie zmienione. Nie liczy się już ani Bóg, ani człowiek, ani sąsiad, ani dobro drugiego bliźniego, tylko wartością najwyższą jest zwierzę w domu, mamona, pęd za dobrobytem. I po co to wszystko?
Po co to wszystko, jak przychodzi jedna chwila, taki nawet kataklizm jak dzisiaj, grad, tracimy wszystko, jesteśmy nikim, okazuje się, że jesteśmy tacy malućcy. I co my tak naprawdę znaczymy sami z tymi pieniędzmi? Może przyjść taki czas, że kiedy wszystkie wartości całkowicie już padną, braknie tego, co najważniejsze w naszym kraju, chleba, miłości drugiego człowieka, zostaniemy z tymi pieniędzmi i w pewnym momencie staniemy przed takim wnioskiem, że nie da się jeść pieniędzy. Że nie mamy znikąd pomocy, że nie możemy liczyć na drugiego człowieka. Jeszcze jest czas wszystko przewartościować, zatrzymać się i docenić to, co jest najważniejsze. Bo najważniejsze jest drugi człowiek, rodzina, nasi rodzice, póki jeszcze żyją. I nieważne, że on już może nie domaga umysłowo, nie domaga fizycznie, trzęsie się. No, nami też ktoś na początku się zajmował, pieluszki zmieniał, przepierał. Być może teraz czas i role się odwrócą. Także no tutaj życzę Wam, kochani, przewartościowania tego wszystkiego i docenienie tego, co jest. A najważniejsze, żeby nigdy, naprawdę nigdy nie brakło Wam chleba ani rodziców. Bo pamiętajcie, że przyjdzie taki czas, że tych rodziców braknie kiedyś. I pojawi się taka refleksja, ból. Ale bym jeszcze się tyle spytał, ale bym jeszcze tyle powiedział. Takiej możliwości już nie będzie. Także kochani, jest wiele do przemyślenia, wiele do zmienienia. Jeszcze nie jest za późno. Naprawdę nie jest za późno, tylko trzeba się opamiętać. Trzeba powiedzieć stop idiotyzmom, stop wymyślaniu, stop wszystkiemu, co nie prowadzi donikąd, do niczego dobrego. A dzisiaj życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim trzeźwości, rozumu i rozsądku. Do następnego.